Cześć, dajcie, z tej strony Robert i zapraszam do pierwszych wrażeń X-Covera 3 od Samsunga. Skupmy się może najpierw na obudowie, bo to jest chyba jedno z jego największych zalet. Okej, to urządzenie naprawdę wygląda ładnie. I tak jak wspominałem wcześniej, nie bardzo odpowiadają tutaj wyglądy właśnie serii Active, dlatego X-Cover gdzieś tam też mi przypadł do gustu. Aparat jest niestety słaby, takie 5 megapikseli, takie standardowe, no po prostu bez szału. Natomiast dużo ładnie wygląda jakby sama obwódka tutaj wokół aparatu i naprawdę no jest to ciekawe. Zastanawiałem się długo, dlaczego ta dioda jest taka ogromna tutaj. Znaczy, może sama dioda nie jest jakaś tam wielka, ale z drugiej strony jest po prostu ten odbłyśnik, który jest w środku w tej diodzie, jest taki spory. Otóż dlatego, że no mamy szybki dostęp do latarki, tutaj zaraz wam to pokażę i ta latarka rzeczywiście daje radę. Nie wiem dlaczego, ale ten ekran cały czas się tłuści. On jest po prostu cały czas tłusty. To jest jakieś dziwne szkło, bo ono, ten palec też tak się nie śliska bardzo jakoś mocno po tym ekranie. Dobra, przejdźmy sobie do tego może co istotne. Z tych ważnych elementów odpaliły się, zainstalowały się i gry, i benchmarki i tak dalej. Ale przyznam szczerze, że Real Racing 3 jest niegrywalne w ogóle, więc no dziwne, bo testy syntetycznie nie wypadają jakoś tragicznie. I pod tym względem po prostu mnie to troszkę dziwi. Okej, z przodu mamy te przyciski, one rzeczywiście fajnie działają, tu nic nie trzeszczy, o może ten jeden tak czasami jak gdzieś. Ważne jest to, że podczas korzystania w wodzie możemy spokojnie sobie tutaj nacisnąć te przyciski i to jest jak najbardziej ok. Z lewej strony mamy specjalny przycisk i to jest bardzo fajne i w ogóle przydałoby się, żeby we wszystkich Samsungach był dodatkowy przycisk. On się nazywa przycisk X-Cover i teraz tak, mamy jakby podwójne konfiguracje tego, jakby tego przycisku pojedyncze, czyli jedno naciśnięcie i włącza nam się właśnie ta dioda i ona rzeczywiście no, mocno daje, ładnie oświetla i tutaj jak najbardziej ok. I dłuższe przytrzymanie w tym przypadku to jest po prostu aparat. Możemy sobie to konfigurować, ustawienia jak na KitKata no dość standardowo wyglądają, po prostu mamy kolejną opcję, tutaj klawisz X-Cover, wybieramy sobie pierwszą opcję, wybieramy sobie drugą opcję. Niestety minusem tego rozwiązania jest to, że ten przycisk nie działa na wyłączonym ekranie i szkoda, bo nie trzeba było odblokowywać ekranu, żeby włączyć sobie na przykład latarkę. I dla osób, które korzystają z tego często, no nie wiem, na przykład mechanik samochodowy, to byłoby spoko rozwiązanie. Gorzej, że nie można tego uruchomić na ekranie blokady. Ja rozumiem, że to pewno jest zabezpieczenie, żeby nam się gdzieś to nie wcisnęło w międzyczasie, ale mimo wszystko no fajnie jakby była taka możliwość jakby wyboru sobie tych opcji. Sam ekran słaby. Wydajność urządzenia. No, bądźmy optymistami, no tutaj ten procesor nie jest jakiś tutaj świetny, tak, 4-rdzeniowa jednostka 1.2, ale mimo wszystko nie działa to jakoś tam rewelacyjnie. Strony internetowe się ładują, ale to jednak troszkę trwa, okej. Halo, co tu się dzieje z tą klawiaturą? No, to ja nie mogę trafić. No. No, działa to okej, no ładują się te strony, może nawet nie jakoś wolno, ekran niestety strasznie przygasa pod dużym kątem, właściwie nic nie widzimy, jest bardzo słabo. Okej, oczywiście mamy tutaj tryb manualny, nie ma tutaj żadnego czujnika, który by nam mierzył natężenie oświetlenia, jest tryb na zewnątrz na 15 minut. Tu oczywiście nam się to odświeżyło. Wróćmy sobie do tej pierwszej strony. Ona się zachowała gdzieś tutaj. Ale zobaczcie, że nawet przy maksymalnej jasności niestety odchylamy ekran i on dość mocno przygasa. Może aż tak mocno nie widać tego na żywo jak w aparacie, ale mimo wszystko niestety no bez szału. Ale stronki internetowe sobie poprzeglądamy. Tu jak nam się oczywiście wszystko załaduje, to również jest taka możliwość. Miejmy tego świadomość, że po prostu to jest takie średnie urządzenie i właściwie tyle. Wrzucałem do wody, działa. Kurczę, chciałem zrobić jakiś trochę bardziej ekstremalny test, ale niestety no przeczytałem, mogę go wrzucić ewentualnie do piachu, do wody solonej i gdzieś tam powiedzmy do mąki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście mąka się nie dostanie jako pył do środka. I to właściwie tyle, bo nie mamy tu żadnej odporności na rzucanie, przejeżdżanie samochodem i na takie rzeczy, więc niestety pod tym względem no nie mogę zrobić testu, gdzie
coś nie jest jakby w standardzie, w certyfikacie, żeby z tego skorzystać, więc tu niestety minus. Aplikacje działają, odpalają się, jakoś specjalnie bym też nie narzekał, te aplikacje szybko się odpalają, więc tutaj no, działa to w miarę ok, jak na takie słabe urządzenie. No, dla kogo właściwie jest przeznaczony ten telefon? No, przede wszystkim dla osób, które cenią sobie no, po prostu to, że mamy smartfona, tak, na którym możemy wykorzystać czy wykonać większość typowych operacji w internecie, ale warto wspomnieć o tym, że po prostu no, mamy tutaj dodatkowe zabezpieczenie, ten telefon troszkę jest jakiś tam pancerny, wygląda no, na pewno ciekawie, moim zdaniem jak najbardziej. I to tyle właściwie. Warto pamiętać o tym, żeby zamykać sobie tą pokrywę z tyłu. Jest informacja przy włączaniu telefonu, żeby po prostu domknąć. I tutaj zwróćcie na to uwagę, bo niestety czasami jak otworzymy sobie tą pokrywę, ja wam to pokażę, jak otworzymy sobie tą pokrywę i później zamykamy sobie z powrotem, to wydaje nam się, że wszystko domknęliśmy, ale zawsze może gdzieś coś nie stykać. O, na przykład tutaj. Możecie to zobaczyć teraz na tej krawędzi. No, po prostu, no możemy tego nie zauważyć, więc pamiętajcie, żeby to wszystko sobie podociskać z każdej strony, bo to mimo wszystko jest istotne. Jeżeli nie domkniemy tego i wrzucimy do wody, no to żegnaj telefonie generalnie. Ale wygląda to fajnie, ja jestem zadowolony, biorąc pod uwagę właśnie, o może wam jeszcze pokażę tą latarkę teraz, biorąc pod uwagę właśnie no wygląd samego telefonu, bo to wygląda fajnie. Zobaczymy jak to będzie się sprawować z baterią, no nie ma szału, jakieś tam niecałe 3 godziny na ekranie, więc bez rewelacji, może to KitKat. Jest tu niby planowana aktualizacja do Androida 5.0, kiedy? Nie mam pojęcia, to może jednak troszkę potrwać, ale okej, okay, no nie z wyglądu na pewno przypadł do gustu. Ten wyświetlacz jest mega słaby, że on się tak palcuje niestety, zresztą możecie zauważyć, że te elementy graficzne niestety są tutaj no po prostu poszarpane gdzieś tam te krawędzie i to będziemy widać przy tej słabej rozdzielczości. I to właściwie tyle, jeżeli chcecie ten telefon wziąć do grania, czy dla kogoś po prostu z młodszych użytkowników, który na pewno będzie instalował gry, no to nie polecam. To są telefony w tej cenie, które są po prostu lepsze i będą bardziej wydajne, no i no będą wyglądały inaczej, może bardziej plastikowo niż mimo wszystko tutaj jakieś to tworzywo jest troszkę lepsze chyba, ale mimo wszystko no będą się bardziej nadawały do gier niż X-Cover, bo on po prostu się do nich niestety nie nadaje. Jeżeli macie pytania przed recenzją, czekam na nie, no i myślę, że gdzieś tam w weekend, po weekendzie pojawi się już recenzja tego urządzenia. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.